Siema, czy się czołem? Witam, zapraszam na nowy odcinek. Kurde, ile tych przywitań. Zapraszam na nowy odcinek. Słuchajcie, to co miało mieć miejsce wcześniej, ale stwierdziłem, że troszeczkę za szybko podchodzimy już do tego teoretycznie ostatniego etapu, który uważam, że może być jednym z ostatnich etapów. Czyli ja wam pokażę mniej więcej, w którym jesteśmy miejscu. Jest tu zamek Kaneda. Zaskoczyło mnie to, że robiąc misję w kuźni od razu tu przeskoczyliśmy, więc w poprzednich odcinkach widzieliście, odkryliśmy tutaj całą północną część wyspy. Kilka kapliczek znalazłem, tam ta lisa, nie lisa, jakieś gorące wody, żeby można było pochillować. I wymaksowałem sobie pancerz oraz ulepszyłem trochę katanę. Jeszcze nie jest maksymalnie ulepszona, ale już jest nieźle. Teraz chciałbym wykorzystać mój jeden punkt, który mam, żeby ulepszyć sobie nasz styl wichru, bo jest to ponoć najlepszy styl, a ja nawet go ani razu nie ulepszyłem, więc... Dobra, rozejrzyjmy się po tej wiosce i zaraz podchodzimy chyba do ataku, na to wychodzi. Także pozbieram jeszcze jakieś rzeczy, jakie tu są, jakieś fanty. I ciekaw jestem, czy rzeczywiście drugi akt to będzie wszystko na drugiej wyspie, czy tutaj, na tej. Jeszcze coś się będzie działo, bo to jest pierwszy akt, teoretycznie. Pełno strzał leży. Pozbieramy wszystko, bo się na pewno wszystko przyda. Dobra. Znaczy, że większość rzeczy mam. Zdrowie jest. Nie znoszę sakę. Wiesz o Panie tym. Sakai! O czym ty mówisz? Kędzi. Kręci dalej tam jakąś Nonsens. ściemy wali. Się, Taki poczujesz się bajkopisarz. lepiej. No coś jeszcze jest? Wróć do obszaru. Nie, chcę stąd uciekać. Takie szybkie sprawdzenie i dobra. Nie ma już nic co zwlekać. Przechodzimy od razu, robimy tą misję. Słuchajcie, już czas. Dziś wyzwolimy pana Shimurę. Podobno mieliśmy tu mieć słomiane kapelusze. Nie ma ich. Nie mamy więcej czasu. Jaki jest plan? Mi się wydaje, że to będzie troszeczkę jak we Władcy Pierścieni, że będzie kryzys i użyjemy nagle słomiane aby kapelusze wejść do zamku. Nam Gdy pomogą. unieszkodliwie alarm, reszta bez przeszkód przejdzie przez bramę. No to co, proste, Mongołowie nie? muszą przetrzymywać Shimurę w warowni. Jeśli zostaną ostrzeżeni, może zginąć. O nie, Możemy po ruszyć cichu na wszystko wrota trzeba robić. i ich zaskoczyć. Nie, zrobimy to po cichu. Murety, ile ich tu Wytniemy będzie? sobie drogę do warowni. Uratujemy Shimurę, potem uciekniemy do głównej bramy i znikniemy. To pewna śmierć. Jeśli zaatakujemy frontalnie, możemy się zakraść i podejść wrogów, gdy będą spać. Jak złodzieje. No niestety, ale trzeba. Albo duchy. Pan Shimura na nas liczy. Chodźmy. A gdzie jest pani Masako? A jest pani Masako. No dobra, no poza słomianymi kapeluszami to widzę, że... Dobra przemowa. Wiesz, na pewno się uda? Musi. Ej, dobra, wbijam na górę. Chyba można się tu wspiąć. Spotkaj się z innymi. Do zobaczenia wewnątrz. Uważaj na siebie. O, coś tu było do... O, nie widziałem tego. Dobra, mniejsza o to. Tak. No, ej! Nie zawiodę cię znowu, wuju. Dobra, to co? Dziura w pocie pewnie. Ej. Uniknij wszczynania alarmu i znajdź mongolski alarm. Pytanie, gdzie to wszystko może być. Raz, dwóch tutaj na razie mamy. Sensei Ishikawa zajmie się posterunkami. Na wieży Dobrze. Coś jest.
Jak do niego podejść? Ten się odwrócił. Okej. Dobra, jednego mniej. Jeden śpi, jeden tutaj pilnuje. Dobra. Czekam, że tu wejdzie. Cicho, gościu. Po co masz obudzić wszystkich? Gostku, no. Idziemy dalej. Kolejni, którzy śpią. No, wróć się. Nie, co jest? Działa sygnałowe. Lepiej uciszę strażników. Miałem ich, kurde, po cichu, a nie, no co tu się wydarzy? Dobra, obity. Emocję mam już maksymalną. No, tego by się przydało ubić. Musisz się ruszać. Stój. Dobra. Senseju, zabezpiecz bramę z Kenjim. Zajmę się tym. Juno, oczyścisz drogę na klifie? Tak jest. Dobrze, spotkamy się na moście. Nie zapomniałeś o kimś? Nie. Idziesz ze mną. Dobra, dostanę się na wyższy dziedziniec. Okej, gdzie my jesteśmy? Brama była? A wejdę do środka z ciekawości. Może jakieś fanty są. Aha, okej, już wracam, dobra, spokojnie. Wyższy dziedziniec, idziemy. Jest tam broń oblężnicza. Ostatnio użyli jej przeciw mnie i Junie. Teraz my jej użyjemy. Musimy oczyścić dziedziniec. Atak czy podstęp? Twój ruch. Dobra. Jednego tutaj po cichu można było dziabnąć. Zobaczymy, jak reszta. Tu jest jeden? Legion Harsinta, he? Dobra walka. Dobra.
Ty, a ta mi mogłaby pomóc coś. A, pomaga. Nie, tylko nie te... Nie. Dobra, widzę wszystko. Jak dobrze broni. Mały, przyjechany w pół. Idziemy dalej. Będzie ich tutaj bardzo dużo. Zapasy. Zapasy, bomba. Okej. Obsłużysz chłacze? Poradzę sobie. Gdy wyzwolę pana Shimurę, ruszą za nami. Załatw ich. Z przyjemnością. Powodzenia. Tobie też, Masako. No, dobrze, to gadają się z Masako. Wszystkich załatwimy razem, nie? Biorę amunicję. Coś tu jeszcze jest? Coś na wieży może być, znaczy wieży, no. Tu. No i dobra. Więcej nie ma. Yuna jesteś? Yuna. Gdzie ona się tam? A tu jest. Jin, pilnują bramy. Chodź za mną. I po cichu miałeś wszystko robić. Aha, nie wejdę na górę. O, dobra, 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 wracam. Kurczę, nawet na metr nie można obejść jakąś inną drogą. Tego muszę dziabnąć. No jak ja to nie tak. Dobra, a tak, kurde, nie będę się z nimi ciaskać. Kurde, te bomby. Ze wsparciem słomianych kapeluszy byłoby łatwo. Ludzie Ryu zagłodowali. Mogli się zbuntować. Wojna przemienia ludzi w zwierzęta. A popatrz, mimo wszystko. Nie wiem, czy to jest koniec gierki, czy nie koniec gierki, a i tak będę zbierał jeszcze te rzeczy. Bo mam wrażenie, że jeszcze coś mnie czeka. Dobra, jest most. Na którym, no, tutaj przegraliśmy ostatnio. Han zrzucił cię z tego mostu? Jak to przeżyłeś? Nie wiem. Dobre duchy chciały, żebym przeżył. Pilnuj mostu. Znajdę inną drogę. Chyba tam, nie? Sprawdź klif. Na pewno jest jakaś droga. To chyba zadziała. Masz oko. Kiedy już wejdziesz, otwórz dla mnie bramę. Mhm. Dobra. Wybijamy się do środka. Szkoda, że nie ma Yuny.
Dam radę tu kogoś po cichu ubić? No tak chyba średnio. Jednak dał radę. No dobra. Ta, asystą wystarczy popchać. Cicho, więcej strażników. Ej, co to za strzały były? Norby. Nie mam więcej strzał. O ty dziadu, musiałeś się ruszyć? No chodź tu. Widzisz czy nie? O, jest bara. Kapitan został. Tam dowódca. A jest ich dwóch. Co tu się dzieje? Dobra, to uczników muszę najpierw, bo jest za dużo. O, nie! Nie! O, ale mnie teraz zaskoczył. Dobra, ilu ich jeszcze tu zostało? Dobra, pozbieramy wszystko. Okej. Nie! Ona tam ginie. Nie! Co jest dziewczyno? Ja z 15 zabiłem, a ty tutaj się z jednym męczysz. Kurde, trzeba pilnować, żeby się nic nie stało. O, no, że się tu dzieje. Dobra, idziemy wyżej. Tu może jakieś fajne artefakty, znajdźki? Bo brakuje mi tylko 50 do każdej. O, len to akurat nie jest to, co chciałem znaleźć. Dobra, idziemy dalej. Gdzie to jest? Na górę. A! Dzwonek wietrzny, którego też nie potrzebuję. Ten, patrzę, rączkę mu ucięło. Bo próbował bombkę na mnie rzucić. Takich rzeczy się nie robi. Gdzieś na główny dziedziniec, no dobra.
To idziemy, tylko wejdę jeszcze tutaj, no. No chcę zobaczyć, czy coś jest. Korci jak cholerka, no. Tu nic chyba nie ma, dobra. No to świetnie. Szybko, żeby przeciągu nie było, cyk i lecimy. To jest kurde symulator właśnie, jak doprowadzić do tego, żeby ciepło nie uciekło z domu. Yuna, utrzymaj pozycję. Znajdę wuja. Powodzenia, Jin. No, zmiany kapelusz. Ryudzo. Han wyznaczył nagrodę za ducha. Każdy może ją zdobyć. Poważnie, ty przeciwko nie mnie. Nie możesz. Moi ludzie głodują, Jin. Pomóż mi ocalić wuja, a on nagrodzi twoich ludzi. Uczynicie samurajem. A potem wyślę na śmierć. Tak jak na plaży w Komodzie. Ryudzo, to twoja rodzina, Jin. Ja muszę dbać o swoją. Czyli jednak. Dobra. Mamy teraz godnego rywala. O, jeszcze w wodzie, zobaczcie. Oj, Ryudzo, ale masz przerąbane. Trafiłeś na najlepszego samuraja na wyspie. Przyjaźniliśmy się lata temu. Stój! Zanim będzie za późno! Zmieniłeś się. Ty też, duchu. Patrzcie, równocześnie dwa legendarne style chciały. Oj, dobrze już tutaj walczę. Nie ma co porównać z moimi ostatnimi walkami tego typu. Oho, niech padnie przed zachodem. Oj, nie, nie. Dobra, dobrze. Zapewnie się poczułem przez chwilę chyba. Dość. Nie jest za późno. Jak nie jest? Ty pokojesz go. Kurde, szczeleczkę na kanapeczkę, no. Jeszcze. Należy teraz do nich. Ryudzo. No Ryudzo, weź ty się ogarnij. Samuraj tu jest! No ja pierdziałem jeszcze. Ty, gdzie moja maska? Ja miałem maskę. Twarzę. Mam ją? Mam ją. A właśnie, nie pokazałem wam. Szybko tego gnistego. Dobra. Mam z głowy. Powiedz do warownia, by coś pana Shimurę. Dobra, wbijamy. Nie. Ci jeszcze mnie próbują podpalać. Gdzie uciekasz, gostku? Dobra, wchodzimy. Do siebie w sumie wchodzimy. Mógłbym mieć więcej
tych kartów ducha. No niestety. Mamy tyle, ile mamy. Chiharu! Gdzie on jest? Gdzie pan Shimura? Eldeja Siglać! Samuraj! No i sobie jeszcze uzupełniliśmy. No szybciutko poszło. Dobra, dostanę się na wyższe piętro, gdzie są jakieś... pod albo drabinę albo coś. Bo nie widzę. To jest. A tam, dobra. No i tak mi się podoba. Odblokowano skrytobójstwo Shoei. O. Pozbierajmy wszystko. Nic już więcej nie ma, nie, jeszcze coś jest. Skóra, dobra. O, i tu jeszcze coś jest. Skóra, dobra. No to wbijamy na górę. O, tym razem przy drzwiach chyba nie ma. Masakra, że dopiero teraz zacząłem tych kunai używać. Znaczy, podoba mi się ogólnie walka, jaka tu ma miejsce tymi katanami, dlatego tego tak nie unikałem. Ale teraz jak mam możliwość sobie troszeczkę ułatwić, to lepiej to zrobić. Walcz, tchórzu! Wuju, nadchodzę! Jin, szybko! Uch, samuraj, no ho! Dobra, jest wuja. Wuju! Wiedziałem, że przybędziesz. Ojciec byłby dumny. Żyję, by służyć, panie. Musimy iść. Jeszcze nie. O, wuja chce wziąć katanę. Ruszył na północ, na Toyotamę. Zostawił tu straż. Ale nie dadzą rady. Dwóm samurajom. Mam towarzyszy. Możemy odebrać zamek. Powstaną pieśni o naszym zwycięstwie. O tak. Ale powiedział, że idą na północ. Czyli jednak druga wyspa będzie brana pod uwagę. Dobrze, panie. Nie ma strzelania. Od swojego rzucił. Płoty. O nie, ała. Dobra, pocięty. Sensei, pani Masako, przeżyliście. Twój bratanek nam pomógł. Upierał się, że cię ocalimy. Uważałem, że to niemożliwe, ale przyjmuję pomyłkę z radością. To nie ostatni raz, senseju. Cieszę się, że tu jesteście. Straciliśmy wielu przyjaciół. I rodziny. Pan Adachi zginął honorowo, pani Masako. Teraz pomścimy jego oraz wszystkich poległych wojowników Tsushimy. Jest ich więcej. Stawimy im czoła, razem. Za poległych wojów Tsushimy! Pani Masako! Dajcie się chociaż napić, no co? Spokojnie. Strzelaj, Sensei!
Zajmij prawo! Odsłonimy cię! Zacieraj, panie Saka! No i dobra. W tych kolorach wyglądam... O nie, 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 już! No ty, kto tam pada? Pomóż mi! Kurde, Juna teraz. Nie, kto teraz? Na środku to szybko. Nie powstrzymam ich! Dobra, dobra, dobra. Nie wiem, ja ze wszystkich muszę walczyć, nie? Dzielnie walczyliście. Wszyscy. Udało się. Zamek jest nasz. Wygraliśmy dzięki tobie, panie. I twojej pomocy, Dzinie. Dzięki jemu, no nie wierzę. Złamiemy opór Mongołów. Ja to wszystko zrobiłem, gościu. I rozprawimy się z Kotun Hanem. Ty już nie dodaj kozaka, bo to ja wszystko ogarnęłem całą wyspę. Jako samuraje. O, nagle jaką chrypkę załapał groźną. Dobra, zdobyto trofeum rodzinne spotkanie. Cień samuraja. Dostań się na zamek Kaneda i uratuj wuja. Czyli całą opowieść już zakończyliśmy z uratowaniem wuja. Dawać mi punkciki. Jeszcze jeden, proszę. O serio, tylko jeden? Strasznie mało. No i teraz się dowiemy, jaki będzie akt drugi. Dwa dni później, daleka północ. Czyli jednak przenosimy się na drugą wyspę. Cholera jest ta. Czeka nas chyba 500 odcinków. Zamek Shimura. Imponujące domostwo! Nie zaprosicie mnie do niego? To jest w tym zamku, w którym byliśmy? Kanada? Kanada? Wasi ludzie są zmęczeni, głodni, zmarznięci. Otwórzcie bramę, ocalcie ich! Czy doczekamy się zimy? Jest i oszust. Moi ludzie mieli dostać jedzenie. Zasłuż. Puśćcie ich! No, jeszcze ma podpalić swoich. To nieźle wybrał. Masz za swoje, gościu. Dałem ci szansę. Nie zabiłem cię. Otwórzcie bramę! Otwórzcie bramę! On już sam nie wie, co robi. Nowy horyzont. O, mamy jesień. Dobra, mamy jesień, bo już listki wszędzie lecą. Chociaż czuję, że zima też nas złapie. Twój wuj cię szuka. De? Ponoć Han zajął jego zamek. Nie powinienem był ufać Ryudzowi. Oszukał nas wszystkich. Myślałem, że już cię nie będzie. Ja także. Chodźmy do wuja. Należy ci się nagroda. Pan Shimura jest w głównej warowni.
Ale ładne miejsce. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy po drugiej stronie, już jak widzicie. O, jakiś znak zapytania mi się to odblokował. Czyli, cholera jasna, my poważnie będziemy musieli iść. Gdzie? No nie, już myślałem, że... Nie wiem jak daleko, nie mam pojęcia. Ale coś czuję, że... Sporo gry nas jeszcze czeka. Bo rzeczywiście, nie, ja odkryłem z raptem 40% rzeczy, których mogłem znaleźć. Tu jest jeszcze jedna rzecz, do której by się przydało polecieć. Okej. Okay. Ja mogę... Idź do warowni z Juną. Okej, to idziemy. A co my tu mamy? No, tak i mi pasowało, że już jest koniec i mi nie pasowało, bo jakby broń już mam na przedostatnim poziomie. Zbroja na walce. Masz wuja, Jin. Na co ci jeszcze ja? Im więcej sojuszników, tym lepiej. Powodzenia z wujem. Wuja. Jinie. Wuja, jaki kostium. Dobrze wyglądasz. Pokonamy Hana i tchórza Ryudza. Zatkniemy ich łby na blankach mojego zamku. Ale potrzebuję do tego ciebie. Służę. Słyszałem o twoich dokonaniach, będąc w niewoli. Mhm. Metody były brutalne. Gwałtowne. Niehonorowe. Zrobiłem, co musiałem. Dla ciebie. Wiem, Jinie. I nigdy ci tego nie zapomnę. Lecz nie możesz dalej kroczyć tą drogą. No gościu, uratowałem cię, no bez przesady. Cała bierze z nas przykład. Musimy uratować ojczyznę razem. Jak samurajowie. A co z Juno? Uratowała mnie i pomogła cię uwolnić. W zamian chcę jedynie w spokoju opuścić Tsushima. Pozwolę, kiedy na morzu będzie bezpiecznie. Musi jednak pomóc odzyskać zamek. Dziękuję, wuju. Wyruszamy za godzinę. Tak, panie Shimura. No dobra, słuchajcie. Skończymy. Zobaczę, co u reszty. Tutaj odcineczek. Może uda się jeszcze coś ulepszyć, może nie. Odcinek był naprawdę chyba jeden z lepszych, bo bardzo dużo się działo. Przede wszystkim popchnęliśmy mocno fabułę do przodu. I o to w tym wszystkim chodzi, żeby te najważniejsze wątki dobrze przedstawić. Także słuchajcie, to byłoby na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już jutro o godzinie 15. I życzę wam miłego popołudnia. Na razie.